Trójwsi Beskidzkiej jest już nie tylko biało i mroźno, ale również świątecznie. A to za sprawą mikołajowego orszaku, który kręcił się przed Muzeum Regionalnym na Grapie. Właśnie tam ruszyły zdjęcia do filmu o chodzeniu Mikołajów. Od kilku lat widowisko to można oglądać w wykonaniu regionalnych zespołów. W tym roku zespół Istebna ze względu na pandemię przygotowuje filmową niespodziankę. W zeszłym roku, 6 grudnia, chodziliśmy z Mikołajami tu właśnie po Jaworzynce. I wygląda to tak, że właśnie idziemy takim orszakiem od domu do domu. Wojok pyta się tego gazdy, czy mogą wleźć do środka, i przeważnie pyta się, kogo puścić, czarnych czy białych. On odpowiada, że przeważnie, że pierwsi puszczają czarnych, wchodzą czarni, potem bioli i tak dalej. I każda jedna postać też ma swój symbol, więc to wszystko jest okraszone taką symboliką, więc nic nie jest w zasadzie przypadkowe. Ale wpuszczają do domów, czy zdarza się tak, że nie wpuszczają? No teraz w dzisiejszych czasach już nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, o co chodzi w tym obrzędzie, więc niektórzy się po prostu wystraszą i nie wpuszczą, ale dużo ludzi jednak nas wpuszczało zawsze do środka. No w tym roku nie możecie odwiedzać tych domów, dlatego to dzisiejsze nagranie. Dokładnie, nie jesteśmy w stanie chodzić tak jak zawsze, ale chcieliśmy to jakoś symbolicznie upamiętnić, więc stąd właśnie to nagranie. Żeby był też taką pamiątką, takim może materiałem etnograficznym na lata. No właśnie, tak edukacyjnie też przy okazji pandemii. Tak. Czyli odegracie całą tą scenkę z wejściem nawet do tego domu. Tak jest. Teraz na początku robimy właśnie taki orszak, przejście tych Mikołajów właśnie od domu do domu, a potem dalej będzie się toczyć akcja, że wojok tam burzy do tych drzwi i prosi tego gazdy, czy może wpuścić swoje wojsko. Jak on się zgodzi, to wchodzą najpierw czorni, a potem bioli i na samym końcu właśnie idzie śmierć. Chodzenie Mikołajów jest naszpikowane symboliką. Grupa czornych i białych to nic innego jak obraz walki dobra ze złem. Do izby, do tego gazdy, gaździny wchodzi najpierw wojok, który prowadzi cały orszak i on jest odpowiedzialny za właściwie przebieg już na miejscu w chałupie. I na samym początku wchodzi ta grupa właśnie czornych na czele z debłami, które ostatecznie nie wchodzą do środka, tylko próbują wejść przez próg i tam uderzają takimi korbaczami słomianymi o tą podłogę. Za nimi wchodzi medula, czyli królowa niedźwiedzi z niedźwiedziami. Niedźwiedzie tańczą z pannami, z dziewczętami, kulają się po izbie. To wszystko ma taki charakter symboliczny, bo my dzisiaj w XXI wieku traktujemy ten obrzęd już tak pod kątem ludycznym, takim zabawowym, ale on pierwotnie miał zupełnie inne znaczenie. Dawniej ludzie, właściwie jeszcze taki okres przedchrześcijański, byli bardzo ściśle związani z przyrodą, z naturą i w takich okresach przejścia między porami roku, czyli przesilenie zimowe, przesilenie wiosenne, równonoc letnia, w takim czasie można było zaklinać przyrodę, zamawiać. I tutaj wiele osób pyta, dlaczego w Adwencie, w takim czasie, kiedy się przygotowujemy do świąt Bożego Narodzenia, kiedy się wyciszamy, rozmyślamy nad sensem swojego życia, nad sobą, dlaczego akurat taka zabawa huczna, krzyki, wrzaski, głośna muzyka, taka dzika muzyka, taki świat poniekąd na opak, to właśnie jest po to, żeby pokazać taki odwieczny porządek tego właśnie raz walki dobra ze złem, świata ciemności ze światłem jasności, ale też właśnie poszczególne postacie, one też mają bardzo taką mocną symbolikę. Wszystkie skóry, niedźwiedzie, skóra debła, odwrócona włosiem jak gdyby na zewnątrz, to jest symbol takiej obfitości, pomnażania plonów, pomyślności w rodzinie, w ogóle symbol niedźwiedzia, mimo że w chrześcijaństwie w średniowieczu był uznawany ten niedźwiedź za taki symbol diabła, to on w rzeczywistości jest takim nośnikiem, ogromnym nośnikiem szczęścia i pomyślności. I my dzisiaj jak gdyby się zupełnie nad tym nie zastanawiamy, bo żyjemy jak gdyby w innym otoczeniu, ale ten obrzęd przede wszystkim właśnie, on ma takie bardzo mocne korzenie związane właśnie z tym światem przedchrześcijańskim. I właśnie uderzanie o podłogę korbaczem, czy medula uderza nam tutaj takim sitem, takim kijem z dzwonkami, to wszystko ma pobudzać właśnie tą ziemię uśpioną w tym czasie właśnie
tej pory roku, tej zimy, ale ona się właśnie ma odradzać. I po grupie czarnych, tam jeszcze mamy w grupie czarnej mnóstwo innych zawodów, tam jest Żyd, jest Cygan, Cyganka. Tutaj jak gdyby mamy takie zderzenie dwóch jak gdyby światów. Mamy osoby wykluczone etnicznie i osoby wykluczone wyznaniowo. Takie osoby, one były takimi, można powiedzieć, osobami medium. I tak naprawdę były takim jak gdyby łącznikiem między tym zaświatem, tym światem innym, a tym światem tutaj. I to wszystko jak gdyby przynosiło tak naprawdę pomyślność i szczęście. Po grupie czornych, których słyszymy właśnie teraz bardzo wyraźnie, te ich krzyki, właśnie tą muzykę, do izby wchodzi grupa białych na czele z biskupem. Jest paterek, czyli ksiądz wikary, który spowiada na głos tam właśnie dziewczyny, czy właśnie gaździną. Są rzeczkowie, czyli ministranci. Jest zbieranie głównie tej ofiary właśnie też tam na kościół, na jakieś tam potrzeby. Mamy też taką ciekawą postać doktorza, czyli lekarza, który stawia takie bardzo śmieszne, dziwne diagnozy, wystawia jakieś tam recepty, przepisuje leki, które ma przygotowane na przykład w tradycji z jakiejś cegły, z jakichś tam odchodów na przykład zajęczych i wszyscy oczywiście z pokorą przyjmują, oczywiście tam troszkę w tyle głowy jest, wiadomo, ten dystans, ale przyjmują jak gdyby te zalecenia tego lekarza. I obrzęd jak gdyby zamyka cygon z cygonką, którzy idą na samym końcu, już właśnie poza jak gdyby orszakiem troszkę i tam jest właśnie też ten taki motyw sprzedawania czegoś, wciskania takiego trochę właśnie temu gaździe tak naprawdę jego rzeczy. To może być kura, to może być świnia, to może być jakieś tam narzędzie, które leżało wokół domu, cyganka wróży z kart, natomiast już całkiem jak gdyby na końcu idzie nam śmierć, która odtańcowuje taki taniec śmierci na izbie. Premiera filmowej wersji Mikołajów 6 grudnia. Na naszym profilu facebookowym. Mikołaje to obrzęd, który cały czas jest kultywowany w gminie Istebna, co widać na załączonym obrazku i nawet Aura w tym roku dopisała. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.